Witam. Ostatnio wielkim hitem jest czekolada dubajska. Więc ja postanowiłam przygotować. Przeważnie do czekolady dubajskiej używają ciasta kataifi, ze względu na to, że dość trudno jest kupić to ciasto, a jest to nic innego jak drobno pokrojone ciasto filo, więc ja tutaj drobno pokroiłam sobie ciasto filo. Najlepiej, jeżeli mogę poradzić, zróbcie na razie to z połowy opakowania. W międzyczasie oczywiście rozpuszczamy sobie czekoladę. Tutaj u mnie ona będzie rozpuszczana w kąpieli wodnej, czyli pod spodem mam garnek z wodą i do garnka na wierzchu wrzucam czekoladę. U mnie tej czekolady poszło dość sporo ze względu na to, jaki kształt będzie miała moja czekolada, więc ja użyłam 4 tabliczek białej czekolady i 2 tabliczek gorzkiej. Ale Wy robiąc w jakiejś zwykłej foremce, możecie użyć tej czekolady mniej. Myślę, że w zwykłej prostokątnej foremce wystarczy 300 g czekolady. Czekoladę mamy już rozpuszczoną. Forma zamówiona na Temu, bo pewnie będą pytania. Jest to forma silikonowa 3D. Bąbelki, bąbelkowa, jak wpiszecie, tak Wam wyskoczy. Dodatkowo tutaj jeszcze użyję jadalnego złotka do dekoracji. I teraz wylewam czekoladę. Wy powinniście tak naprawdę w prostokątnej formie wylać połowę tej czekolady, nawet troszeczkę więcej niż połowę. U mnie ze względu na to, że forma ma nietypowy kształt, ja wylewam większość czekolady, dlatego białej mi braknie. Jeszcze później dotopię sobie gorzkiej czekolady. W tym czasie na patelnię wrzucamy około 70-80 g masła. Roztapiamy. Pamiętajmy, że patelnia nie może być tak rozgrzana, żeby masło się od razu spaliło. I wrzucamy pokrojone ciasto filo. I teraz musimy je smażyć na złoty kolor, oczywiście cały czas mieszając na małym ogniu. I tak prawdę mówiąc, u mnie zajęło to około 40 minut. Jeśli będziemy mieć mniejszą ilość tego ciasta, czyli zrobimy z połowy opakowania, to zajmie nam to znacznie krócej. Gdy już nasze ciasto pięknie się podsmażyło, ono powinno być bardzo, bardzo chrupiące, dodajemy 1 słoiczek masy pistacjowej. Masę pistacjową macie dostępną w Lidlu bądź w Biedronce. Ja oczywiście bardziej polecam tą w Biedronce. No niestety swoją mam z Lidla, tej z Biedronki nigdzie nie mogłam dostać. I do tego 0,5 słoiczka kremu z orzeszków laskowych. Może być też tahini. Ja dostałam krem z orzeszków laskowych, więc sobie takiego kremu użyłam. I teraz wszystko dokładnie mieszamy. Oczywiście, jeśli uznacie, że jest zbyt mało tego kremu, zawsze możecie sobie dołożyć pozostałość w słoiczku tego kremu właśnie z orzechów. I teraz na schłodzony już dobrze spód wykładamy sobie nasz farsz z ciasta filo. Oczywiście farsz też musi być wystudzony. Czyli po podsmażeniu, po dodaniu kremu odstawiamy do całkowitego wystygnięcia i dopiero wtedy nakładamy na naszą czekoladę. Wszystko dokładnie sobie ugniatamy. Wkładamy chwilę do lodówki. I tutaj właśnie jeszcze rozpuszczam tą czekoladę gorzką, której mi brakło. Wylewam już na lekko schłodzony farsz. Jeśli mamy czekoladę, wystarczyło nam tej z wcześniej rozpuszczonej, można ją tylko delikatnie podgrzać, żeby była bardziej lejąca.
A że zostało mi jeszcze troszeczkę tej mojej białej czekolady, to robię sobie taki wzorek na górze i teraz wszystko będziemy musieli schłodzić. Wkładamy do lodówki. I ja tutaj nie wytrzymałam, już po godzinie sprawdzam sobie, jak wygląda nasza czekolada. Foremkę silikonową bardzo łatwo jest zdjąć, więc tutaj mamy efekt końcowy. I jeszcze na drugi dzień już w normalnym świetle. Teraz przełamiemy czekoladę, sprawdzimy, jak ona nam wyszła w środku. Mogę powiedzieć, że w smaku jest rewelacyjna. Ogólnie ten farsz jest bardzo pyszny. Ja tak naprawdę 1/3 tego farszu zjadłam z miski, zanim zrobiłam czekoladę. Moja jest gruba, więc ciężko się łamie. I gotowa. Mam nadzieję, że każdy z Was spróbuje. Smacznego!